Witam serdecznie, ja jestem Mirek, a to są awantury literackie i historyczne. Słuchajcie, mamy 14 dzień lutego, dzień świętego Walentego, czyli popularne walentynki. Postanowiłem więc przyjść do Was w tym tygodniu z kilkoma przykładami książek, które zawierają walentynkowe tematy, jako że dzień świętego Walentego to jest dzień zakochanych, a więc będą to książki o miłości generalnie, ale będzie to miłość różna, miłość szczęśliwa, miłość spokojna, miłość wybuchowa, miłość spełniona, miłość niespełniona. I generalnie oprócz tego jeszcze te książki mają to do siebie, że to są bardzo, bardzo dobre pozycje i czyta się je, no przynajmniej jeśli ja tak przynajmniej miałem, czyta się je, no jeśli nie jednym tchem, to na pewno z wielkim zainteresowaniem, a niektóre no jeszcze wywołują, poruszają różne inne struny. Chciałbym zacząć od takiego przykładu, od książki, o której już tutaj mówiłem kilka razy, prawdopodobnie jeszcze powiem, być może omówię tę książkę w ramach całej tetralogii, ponieważ to jest jedna z czterech części. Chodzi mi tutaj o Na południe od Brazos Larego McMurtry. Ja mam kikowskie piwowskie wydanie dwutomowe. Wiem, że teraz są wydania takie grube cegły. Wszystko zawarte jest w jednym tomie, to znaczy zamiast tych dwóch jest jeden tom, ponieważ oprócz tego to jest trzeci tom tetralogii, najsławniejszy zresztą. Pierwszy to był Szlak Umrzyka, drugi to jest Księżyc Komanczów, trzeci właśnie Na południe od Brazos i czwarty Ulice Laredo. I chciałbym, dzisiaj chciałbym, żebyście spojrzeli, ci, którzy zdecydują się czytać tę książkę, a bardzo, bardzo polecam, chciałbym, żeby spojrzeli na nią też od strony tej pięknego romansu. Właściwie to trudno to romansem nazwać, ponieważ to była taka miłość, która trwała całe życie. Zawiązała się ona między jednym z dwóch głównych bohaterów. Tam, jak wiadomo, bohaterami byli Woodrow Cole, dwóch rangerów, Woodrow Cole i Augustus McCree. I przez te książki właśnie przewija się wielka miłość, jaka połączyła Augustusa McCree z panną, którą poznał jeszcze w czasach młodości, a mianowicie z Klarą, nie pamiętam w tej chwili nazwiska. Ona była córką właściciela sklepu z takimi częściami, z AGD, można powiedzieć, ówczesnym. Tam można było kupić i mydło, i powidło, i strzelbę, i łopatę, i kilof, i wszystkie narzędzia, i zapasy żywnościowe, takie delikatesy. Augustus McCree był rangerem, to znaczy wybrał sobie chyba najniebezpieczniejszy zawód w Teksasie, z niebezpieczniejszy od szeryfa, ponieważ wybrał udział w takiej milicji zatrudnionej przez gubernatora Teksasu, która służyła do obrony, do walk, do obrony z Komanczami. Komancze to były plemię indiańskie, które było w tych okolicach, można powiedzieć, najgroźniejsze. To byli śmiertelnie niebezpieczni wojownicy, z którymi spotkanie, jeżeli ktoś na przykład nie był zbyt doświadczony, to najczęściej kończyło się śmiercią. Władze Teksasu swego czasu powołały właśnie takich zabijaków, taki zespół rewolwerowców, zabijaków, ludzi młodych i odważnych, którzy po prostu zajmowali się samoobroną przed Komanczami. Polegało to na przykład na odbijaniu kobiet porwanych przez nich, albo na wyszukiwaniu, likwidowaniu jakichś grup, morderczych grup, które grasowały i zabijały kolonistów. I Augustus McCree w czasach swoich młodości właśnie przyłączył się do tego działu, tam poznał Cola. To jest opisane w pierwszym tomie tetralogii, w Szlaku Umrzyka, chociaż to są dopiero początki, natomiast taki romans, rozwinięcie tego romansu to jest w Księżycu Komanczów, a mianowicie właśnie jak Augustus McCree poznaje
Klarę, mają się ku sobie, kochają się, ale jest jeden problem, a mianowicie McCree nie chce, nie może wyrzec się swojej profesji. Natomiast Klara, jak kobieta, chciała mieć męża, dzieci, dom i nie miała zamiaru, nie chciała co dzień przez wszystkie lata nie mieć męża u boku, a za to martwić się, czy akurat jakiś Indianin tam na prerii nie go nie zabił i nie oskalpował. Także lata całe to trwało, w końcu Klara widziała, że już z tego nic nie będzie, poznała jakiegoś handlarza koni, wyszła za niego i wyjechała, bo to miejsce było w Teksasie, to mówimy o Teksasie, pojechała do bodajże Kansas tam, on miał farmę, tam się zajmował hodowlą koni. Kiedy zaczyna się akcja na południe od Brazos, poznajemy tych dwóch Rangersów, czyli McCalla i McCree, i którzy są zakopani w zasadzie w takiej mieścinie, dziurze nad granicą meksykańską. Właśnie to się nazywa Lonesome Dove, czyli Samotna Gołębica, tak to jest tytuł oryginalny tego tomu. I oni postanawiają, no tam już naprawdę nic nie ma do roboty, postanawiają zmienić po prostu rzeczywistość swoją i postanawiają wyprawić się do Meksyku. Za Rio Grande były takie olbrzymie połacie ziemi należące do meksykańskiego barona, który miał dziesiątki tysięcy bydła. Porwać stado bydła i popędzić to wszystko, wynająć ludzi i popędzić to wszystko aż do Montany, o której słyszeli, że są po prostu dobre ziemie dla hodowli zarówno koni, jak i bydła. I po drodze tego dokonują i wyruszają na północ. I właśnie całe na południe od Brazos, czyli ten trzeci tom tetrologii, jest o tej ich podróży. No, tam są fantastyczne wątki, ale teraz o tym nie będziemy mówić. Natomiast faktem jest, że po drodze jadą, pędzą to bydło przez Kansas, a tam jest dom Klary, która wjechała z Teksasu i osiedliła się tam razem z mężem. Przy czym mąż miał wypadek lata wcześniej, bo to już wiele lat temu ona się wyprowadziła, to już są dorośli, starsi ludzie, zarówno Augustus, jak i Klara. Mąż miał wypadek, jeden z po prostu podczas badania kopyt, koń go kopnął. No i stała się tragedia polegająca na tym, że zamienił się facet w warzywo. Ani umrzeć, ani żyć. Ona ma trzy bodajże córki, czy dwie z nim. No i a facet leży nieprzytomny od długi okres czasu. Ona go cały czas pilnuje, żeby córki go pielęgnowały. I na to wszystko zjeżdża właśnie Augustus McCree z kolem i jeszcze z kilkoma kowbojami, którzy pędzili te stada bydła obok tej farby. Co dalej? Przeczytajcie sami. W każdym bądź razie jest to jeden z najpiękniejszych motywów tej książki. Taki naprawdę do zastanowienia i do także do porównania, jak to wyglądało kiedyś, a jak wyglądają te sprawy teraz. Jak kiedyś poważnie brano, no przynajmniej niektórzy poważnie brali przysięgi i obowiązki swoje, które na siebie sami nałożyli. Bardzo Wam polecam tę książkę i tak jak mówię, jak będziecie ją czytać, zwróćcie uwagę na ten piękny, na tę piękną miłość, która całe życie właściwie przetaczała się między Augustusem McCree i Klarą, ale niestety no szczęśliwego końca, mogę tylko powiedzieć, że szczęśliwego końca to tutaj nie będzie. Następną książką, o której chciałem Wam powiedzieć, jest Nadzieja w beznadziei Nadjeżdy Mandelsztam. To są wspomnienia właśnie Nadjeżdy Mandelsztam z jej życia
wspólnego z mężem, z Osipem Mandelsztamem, który według wielu należał do kilku czołowych, najlepszych poetów XX wieku. Ta książka opisuje losy, kiedy Mandelsztam już po tym wydrukowaniu, znaczy wydrukowaniu, tego nie wydrukował, rzecz jasna, przepraszam. Mandelsztam napisał wiersz o Stalinie, ale to był wiersz o Stalinie strasznie, no wodzowi by się na pewno nie spodobał. Przeczytał, wiersz odłożył do szuflady, ale nie ukrywał się z nim. Czytał go swoim znajomym. Od rzemyczka do koniczka to doszło do odpowiednich organów, a potem to doszło do samego towarzysza Stalina. Ja wam może ten wiersz przeczytam. Żyjemy tu nie czując pod stopami ziemi, nie słychać i na 10 kroków co szepczemy, a w półsłówkach, półrozmówkach naszych cień górala kremlowskiego straszy. Palce tłuste jak czerwie w grubą pięść układa, słowo mu z ust pudowym ciężarem upada, śmieją się karalusze wąsiska i cholewa jak słońce rozbłyska. Wokół niego hałastra cienkoszyich wodzów, bawi go tych usłużnych pół ludzików mozu. Jeden łka, drugi czka, trzeci skrzeczy, a on sam szturcha ich i złorzeczy. I ukaz za ukazem kuje jak podkowę, temu w pysk, temu w kark, temu w brzuch, temu w głowę. Miodem kapie każda nowa śmierć na szeroką osetyńską pierś. Stan, jak wiadomo, był Osetyńcem, nie Gruzinem. W każdym bądź razie ten wiersz dotarł do Stalina i Stalin na początku nic nie zareagował, ponieważ był pewny, że to jest wiersz napisany przez człowieka niespełna rozumu. Natomiast kiedy się okazało, że to nie jest człowiek niespełna rozumu, tylko poeta, i to jeszcze poeta uważany za bardzo talentowego, no to to zimne, góralskie serce, można powiedzieć, że Stalin w ogóle miał serce, zamarzło lodem i postanowił się zemścić, bo Stalin był bardzo pamiętliwy. I od tego czasu zaczęły się prześladowania Osipa Mandelsztama, czyli nakazy mieszkań, przenoszenie do coraz gorszych mieszkań, wyrzucanie z pracy każdej, oczywiście nie było mowy już o żadnym drukowaniu, ale jakiś stróżący i tak dalej. I chodzi o to, że cały czas była przy nim wierna żona, Nadjeżda Mandelsztam, która nie opuściła go aż do śmierci. To trwało dość długie lata, aż w końcu Stalinowi znudziła się zabawa i postanowił go zesłać, przy czym już wymęczony organizm poety nie wytrzymał tego. I to wiemy z innych, z przekazów. 27 grudnia 1938 roku Osip Mandelsztam zmarł bodajże, nie dojechawszy nawet do łagru, tylko gdzieś na jednym z po drodze przystanku. To były etapy tak zwane, nad Magadanem, gdzieś na dalekiej Syberii po prostu umarł z wycieńczenia. To jest historia właśnie wielkiej miłości między nimi. Słuchajcie, ja tutaj zwierzę wam się z czegoś, a mianowicie w dzisiejszych czasach jest taka moda, szczególnie to do nas już to przyszło z zachodu, żeby każde zdanie albo codziennie, jak się wychodzi do pracy, czy jak się kończy rozmowę telefoniczną, kończyć kocham cię. No mnie to, szczerze mówiąc, denerwuje. Tutaj to są wspomnienia kobiety, która była właśnie ze swoim mężczyzną i opisuje dziesiątki sytuacji, w jakich się oni znaleźli, to takich sytuacji dość, no można powiedzieć, przygnębiających bardzo. I słuchajcie, między nimi nigdy, przynajmniej z jej relacji tak wynika, nie ma powodu, żeby kłamać, nie padło słowo ja cię kocham. Natomiast nie musiało, ponieważ z każdego wiersza tej książki, z każdego wersa, z każdego akapitu bije pewność, że ta kobieta i on też, że oni poza sobą świata nie widzieli. To, żeby oni się żeby cokolwiek ich rozłączyło, czyli na przykład, nie wiem, bo było często, że kobiety mężczyzn, czy mężczyźni kobiet w sojuzie
no rozwodzili się po prostu dlatego, żeby się odciąć od wroga ludu. Zresztą kobiety to często robiły ze względu na dzieci, ponieważ dostawały taką alternatywę. Jak się nie rozwiedziesz, to dziecko twoje będzie cały czas miało piętno dziecka wroga ludu. Żadnej kariery w związku z dzieckiem. Wtedy o żadnej karierze nie mogło być mowy. Najgorsze z możliwych robót, a za Stalina to często i więzienie. Natomiast tutaj w ogóle nie było takiej opcji. Oni wszystko razem przeżywali, zawsze byli razem i zawsze, aż do jego aresztowania, kiedy ich siłą, kiedy go aresztowano i zabrano. I także potem, ja mam dwa tomy jej wspomnień, ale niestety jeszcze do mnie nie dotarły, w Polsce czekają, w tym roku je przeczytam. W każdym bądź razie z innych źródeł wiem, że ona po jego śmierci nawet, ona się bodajże nie dowiedziała, czy kiedy on umarł, bo to nie było takiej informacji, ale domyślała się, że umarł, tym bardziej, że jak po stalinowskich czasach żadnego oznaku życia o nim nie było, to cały czas pilnowała jego spuścizny twórczej i pilnowała, żeby to się zachowało w całości, żeby przekazać to potomności, bo wielu uważa, że to był jeden najgenialniejszy poeta XX wieku. Także to jest książka naprawdę bardzo budująca, jakie wielkie uczucie może być między dwojgiem ludzi, jak oni po prostu świata poza sobą nie mogą, nie widzą i jak po prostu nie ma takiej siły, która by ich mogła rozłączyć. Wydaje mi się, że to jest bardzo walentynkowy temat. Jeśli oczywiście walentynki mają być o zakochanych. Inną książką w nieco innych zupełnie klimatach, ale też o miłości, jest Żegnaj, Laleczko. Farewell, my lovely. Raymonda Chandlera. Ja z Philipem Marlowem, ja tę zarówno książkę, jak i tego pisarza będę się starał omówić w oddzielnym filmiku, ale tutaj tylko powiem, że chyba jak w żadnej z jego książek z Philipem Marlowem, to tutaj jest właśnie też opisana taka walentynkowa historia miłosna, ale jest to historia miłosna no, zupełnie inna niż te dwie, o których w tej chwili mówiłem. Pokrótce, bo tak jak mówiłem, będę o tej książce jeszcze z pewnością opowiadał. Z więzienia wychodzi gangster Moose Malloy. Nie wiem czemu, to znaczy, no nie wiem, właściwie nie wiem czemu przez niektórych naszych tłumaczy był tłumaczony jako Myszka Malloy, czyli Mouse Malloy, ale to jest Moose, no łoś, ale niektórzy tak. W niektórych wydaniach, w tym na przykład, tak jest przetłumaczone. Wychodzi więc z więzienia i zaczyna szukać swojej dziewczyny, z którą chadzał przed wyrokiem. Jak go poznajemy? Otóż na samym początku książki Philip Marlowe, ten detektyw, który jest bohaterem wielu książek Chandlera, skończył jakąś swoją pracę, wyszedł na ulicę jakiegoś lokalu i zauważył, że przed lokalem u Floriana stał pewien typ. Ja może przeczytam opis. Neonowi przyglądał się, neon u Floriana tego baru. Neonowi przyglądał się jakiś facet. Spoglądał na zakurzone okna w ekstatycznym skupieniu jak emigrant z Europy, który pierwszy raz ujrzał statuę wolności. Był to olbrzymi mężczyzna, mniej więcej 6 stóp i 5 cali wzrostu. 1,95 m albo 1,98 m. I gruby jak cysterna na piwo. Stał kilka kroków dalej, ręce zwiesił bezczynnie, z pomiędzy olbrzymich paluchów dymiło mu zapomniane cygaro. Później jest opisany jego, jak był ubrany. W każdym razie to był gigantyczny gość. Tak się stało, że ta dziewczyna, którą on szukał po wyjściu z więzienia, nazywała się Velma, była rudowłosa i była girlaską, tancerką w tym lokalu właśnie u Floriana. Philip Marlowe zaplątał się w tę sprawę, a mianowicie Moose Malloy namówił go, żeby weszli na górę, czyli bo do lokalu wchodziło się po schodach, no żeby po prostu wychylili po jednym, a przy okazji on się wypytał o dziewczynę. Marlowe'owi za bardzo się nie chciało, ale Malloy to nie był gość, któremu się odmawia, przede wszystkim ze względu na rozmiary.
tam jest tak użyta, użyte takie, takie porównanie, że położył mu łapę na ramieniu, że porównane to było do szufli do odśnieżania. Także i weszli, żeby poszukać Velmy. I tak Marlon zaplątał się w sprawę miłości między gangsterem a poszukiwaną girlandką. Cała książka, cały ten motyw przewija się przez książkę i jest to miłość, no, co to dużo mówić, jest to miłość dość specyficzna, ponieważ później się okazało, zresztą można to mówić, ponieważ mam lekki spoiler, ponieważ sama akcja nie jest najważniejsza w książkach Chandlera, szczególnie o Marlowie, bo tam jest ważny klimat, tam są ważni typy bohaterów i tego typu sprawy. Tak więc z jednej strony myszka Malloy poszukuje myszka, ja ciągle z tą myszką właśnie. Ja pierwszy raz przeczytałem tłumaczenie, gdzie była właśnie myszka Malloy, to już tak w wełbie utkwiło, że sami widzicie. W każdym bądź razie on jej szuka. Później się okazało, że ona no, nie za bardzo ma ochotę wracać do, zmieniła trochę swoje życie, nie za bardzo ma ochotę wracać do starej miłości. A myszka Malloy, niech już będzie ta myszka, myszka Malloy się w ogóle nie zmienił. Te całe poszukiwania jego, które przeprowadzał, tam trup się ściele gęsto i w to wszystko jest Marlowe wplątany. Książkę czyta się fantastycznie, słuchajcie. Tam są typy, tak jak Marriott, takie tutaj poznajemy porucznika Randalla z policji. No naprawdę, Anne Riordan, przepraszam. Także bardzo polecam, jeżeli ktoś chce zacząć czytać Marlowa, to można zacząć od tego. I ta miłość, to cóż, czy ona się dobrze kończy? No nie bardzo, no ale nie mogła się inaczej skończyć. W każdym bądź razie polecam, ponieważ można też czytać tę książkę ze zwróceniem uwagi właśnie na ten wątek. Moim zdaniem zasługuje na walentynkowe omówienie. Następna książka, którą chciałem omówić, to jest Rekwiem dla dziewczyny Neville Shute'a. Tak to wygląda, mam takie wydanie, no bardzo mi się nie podoba okładka, ale co zrobić, innego nie znalazłem. Neville Shute to jest autor brytyjski, który też będzie chyba bohaterem jednego z moich filmików, ponieważ mam też zamiar taki cykl otworzyć, bo ja tych cykli mam zamiar otworzyć. Moi brytyjscy ulubieńcy, znaczy jeśli chodzi o pisarzy. No takich co najmniej piątkę to mógłbym tutaj od razu wymienić i Neville Shute jest jednym z nich. To jest brytyjski pisarz, który zmarł w 60 roku. To był inżynier aeronautyki, inżynier lotnictwa. Jego bohaterowie, jego książek to właśnie często są tacy wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy mają coś wspólnego właśnie z jakimiś skomplikowanymi maszynami. Był zatrudniony jako specjalista w wielkich zakładach, także jak był przedsiębiorcą cały czas związanym z lotnictwem i ostatnie lata spędził w Australii. W tej książce właśnie, w tej Rekwiem dla dziewczyny widać tę miłość do Australii bardzo. Bohaterem tutaj jest Alan Duncan, czyli Australijczyk, który poszedł na wojnę drugą światową. Był w lotnictwie, był podpułkownikiem lotnictwa, stacjonował w Anglii, to są lata do desantu w Normandii i tam też był, do wojska trafił też jego młodszy brat Ben, który z kolei był komandosem, płetwonurkiem i on był używany i zginął zresztą podczas takiej jednej z misji w ramach przygotowań do operacji Overlord. 6 czerwca 1944 roku, czyli lądowania desantów w Normandii. On wykonywał tego typu zadania, jak wyprawiania się na brzeg francuski, sprawdzania z jakiego materiału są zapory podwodne, gdzie one w ogóle są, jak grube są. Oni też lądowali w nocy na przykład z łodzi podwodnych, lądowali na plażach, wbijali takie tuleje, wkręcali
w plaży takiej wielkości, długości ponad metr, wyciągali ten piasek i zabierali z powrotem do Anglii. Tu chodziło o badanie twardości brzegu na poszczególnych plażach, bo po prostu alianci musieli wiedzieć na przykład, na które plaże mogą zjechać samochody albo na przykład pojazdy gąsienicowe, czy twardość. Wyciągnął szereg zadań, wykonywali i podczas właśnie wykonywania jednego z takich zadań Alan zginął, ale zanim zginął, to poznał, przepraszam, Ben zginął, młodszy z braci, ale zanim zginął, poznał Alana, czyli tego starszego, ze swoją narzeczoną. I duża część książki to jest opisy właśnie, jak oni się bawili no, w Anglii przed no, do śmierci jednego z braci. Tam jest też opisana jej środowisko, tej dziewczyny młodszego brata. Ona była tak zwaną wręką, czyli to była Women Royal Navy Service. To były kobiety, które były zatrudnione przez marynarkę wojenną, wykonywały różne zadania. Tu się ze zdziwieniem dowiedziałem, że one były na przykład używane też jako konserwatorki sprzętu strzeleckiego na wszelkich rodzaju łodziach bojowych, a także jako inspektorki tego sprzętu. I właśnie narzeczona tego młodszego brata była taką wręką. Ten brat zginął a Alan, czyli ten główny narrator powieści, w pierwszej osobie powieść jest napisana, podczas jednego z lotów został zestrzelony i stracił obie stopy. I cała akcja zaczyna. Aha, i później wrócił do Australii. Nie wiedział za bardzo, co ze sobą zrobić, ze względu na swoje kalectwo, czy zająć się farmą. Oni mieszkali w takim terenie, to się nazywało Gumbargana, tu w Nowej Południowej Walii. To był interior australijski, ale to był jeszcze ten interior zamieszkały. To był głównie z farm złożone, to były takie wzgórza, farmy rozłożone wśród wzgórz takiej sawanny australijskiej. No, z wielkim pietyzmem to jest opisane w tej książce. Bardzo, z wielką miłością można powiedzieć. I widać, że Neville Shute, który, jak mówiłem, ostatnie lata spędził w Australii, zakochał się po prostu w tym kraju. W każdym razie ten Alan wraca do Australii, nie za bardzo wie, co ze sobą zrobić i w końcu postanowił odnaleźć tę narzeczoną brata. Zwrócił więc do Anglii. Aha, na studia jeszcze pojechał do Anglii. Tak jest, na studia i będąc na tych studiach już po wojnie z tym swoim kalectwem, postanowił znaleźć narzeczoną brata, ale tu mu się ślad urywał. Ona okazało się, że wyjechała do Stanów Zjednoczonych, a w tych poszukiwaniach pomagała mu taka Viola, dziewczyna o imieniu Viola, która była koleżanką tej narzeczonej nieżyjącego brata. I Alan postanowił ponownie, tam te sprawy swoje, nie znalazł jej, ale swoje sprawy ułożył, w tym sensie, że wiedział już czego chce, wiedział, że chce się zająć farmą do farma. To jest kilka, oni mieli parędziesiąt tysięcy owiec, to byli hodowcy owiec, ale to mówię, 46 bodajże tysięcy owiec, tysiące hektarów. No Australia to jest olbrzymie terytorium. Także oni byli jednym z tych dużych hodowców, ich rodzina była z dużych hodowców owiec. Tam żył ojciec i matka, natomiast było dwóch braci i siostra. Siostra też wylądowała w Anglii, ale wyszła za mąż, została w Anglii, natomiast z tych dwóch braci jeden właśnie zginął, ten młodszy, a narrator po tym pobycie już po wojnie w Anglii, po studiach postanowił, że no, studia prawnicze skończył i postanowił jednak, że będzie zajmie się farmą. I książka w ogóle zaczyna się, jak on wraca już drugi raz, nie po wojnie, tylko po tym swoim pobycie powojennym w Anglii do Australii i przez Stany Zjednoczone, bo tam ślad wiódł do
tej kobiety, zarzeczonej brata. Po prostu postanowił sprawdzić, co się z nią działo w Stanach Zjednoczonych, ale tam jej nie znalazł. Jak wracał do kraju, to się trochę to się opóźniło i okazało się, że tuż przed jego powrotem rodzice zatrudnili służącą, taką pół damę do towarzystwa, pół służącą, z której w końcu byli zadowoleni. Matka się z nią bardzo zaprzyjaźniła, ale ona popełniła samobójstwo. Otruła się kilka dni przed powrotem tego starszego brata Alana do Australii. Jak Alan na rodzinną farmę. Jak Alan przyjeżdża do tej farmy, jak sprawdza, bo tam wszystko jej rzeczy zostały, odnajduje jej pamiętnik i okazuje się, że ta służąca, która się otruła, to była właśnie ta narzeczona po tym jego zmarłym bracie. I on czyta ten pamiętnik, dziennik. I właśnie z tego dziennika, bo już wiadomo mniej więcej wszystko, co się stało, ale ostatnie rozdziały to jest ten jej dziennik. I wtedy wiadomo, dlaczego to się wszystko stało. To znaczy, co się z nią działo po wojnie i właśnie i dlaczego ona postanowiła właśnie przyjechać na tą farmę i zostać z jego rodzicami. I dlaczego się postanowiła też zabić. No słuchajcie, ja wam powiem, że kurczę, ja niedawno czytałem tę książkę i to jest ta książka, taki dziaders jak ja miał gardło ściśnięte, jak czytał tę książkę, powiem wam tyle. To jest książka o tym właśnie, jak wojna potrafi namieszać, jak potrafi zabić, no właśnie nie zabić miłość, bo ona nie zabiła, wojna nie zabiła miłości, ale potrafi przeszkodzić, spowodować, że ta miłość jest niespełniona, no przecież Ben zginął. Ale jak jednocześnie rodzi się inna miłość. Ale to już kto, jak i dlaczego, to polecam wam książkę Neville Shute'a Requiem dla dziewczyny. No, dziewczyny, moim zdaniem, szykujcie chusteczki, kurczę, bo bez tego się nie obejdzie. Z chłopakami to tam nie wiem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Najlepiej w życiu ma twój kot. Czyli co? Wisława Szymborska, Kornej Filipowicz, korespondencja. Słuchajcie, on urodzony w 1913 roku, ona urodzona w 1923 roku. On po dwóch małżeństwach, z każdego miał dzieci. Ona też po małżeństwie z krakowskim literatem o nazwisku Włodek. On się niczym nie wyróżnił, może tylko jednym w zasadzie, a był jednym z największych kapusiów esbeckich w środowisku literackim. I to chyba nawet takim, którego podejrzewano, że jest, bo Kisiel bodajże o tym pisał w swoich dziennikach. W każdym bądź razie ona już była z nim rozwiedzona i ta korespondencja to są listy między właśnie tym Kornelem Filipowiczem, który był no, jednym z tych zapomnianych literatów polskich, to znaczy ja mówię zapomnianych na vlogach, na BookTube, bo w literaturoznawstwie to się o nim, broń Boże, nie zapomina, uważa się go za mistrza formy krótkiej. No, Szymborska to Szymborska, wiadomo, noblistka. W każdym bądź razie korespondencja zaczyna się między nimi w 1966 roku, czyli on miał 50, a ona 53 lata, a ona 43. To byli już dojrzali ludzie. On już u progu starości, ona też już w wieku mocno średnim, można powiedzieć. W każdym bądź razie oni to już nie były, to już ona nie była podlotkiem, a on nie był młodzieniaszkiem. I ta korespondencja zaczyna się bardzo delikatnie. Droga pani Wisławo, drogi Kornelu i tak dalej, i tak dalej. A potem możemy obserwować, jak to uczucie między nimi się rozwija. Tam jest najwięcej korespondencji jest z 1968 roku, ponieważ Szymborska była wtedy pół roku w sanatorium. Tam podejrzewano różnicze sprawy i tam z Zakopanem. I oni pisali do siebie, słuchajcie, codziennie. Tutaj te listy to się skrzą się humorem, skrzą się, kurczę, no to są listy z klasą. To jest dwoje mistrzów słowa. Z wielkim uczuciem do siebie, ale też są dyskretne, bo tam nie ma żadnych uzewnętrzniań się. Natomiast, tak jak mówiłem, wielki humor między nimi. Oni sobie na przykład powymyślali różne takie fikcyjne osoby. Hrabinę Heloizę
już nie pamiętam w tej chwili, w każdym bądź razie hrabinę i pana Tulczyńskiego bodajże, czyli takie dwie osoby, które między sobą korespondowały i wysłał listy, jakby między tymi dwoma osobami, no przefantastycznie się to czyta. Wymyślili sobie także parę osób, Ruzię, taką młodą siksę, która się podkochiwała w Kornelu Filipowiczu. Osoba fikcyjna. I Szymborska pisała tak jak do niego, tak jakby to ta Ruzia pisała. Także bardzo, bardzo fajne. No i te listy się ciągną aż do 1985 roku, czyli 20 lat korespondencji. No i naprawdę, oni nigdy... mówiło się, że to była wielka miłość Szymborskiej już do końca życia. Jego zresztą też. Oni już się nigdy nie związali z nikim innym, natomiast nie wzięli ze sobą ślubu i nawet nie mieszkali razem. To znaczy, mieli swoje, zachowali swoje mieszkania, ale słuchajcie, naprawdę moim zdaniem to jest też taki, tego typu przypadek, co osób, które pod względem uczuciowym, intymnym świata poza sobą nie widzą. Tam nie wchodziły w grę żadne takie, że któremuś tam przeszło i się skończyło. Także przednia lektura, zabawa gwarantowana, tym bardziej, że mamy tu do czynienia, tak jak mówiłem, z mistrzami słowa, z osobami bardzo inteligentnymi, który po prostu możemy podziwiać, jeżeli już nawet nie uczucie między nimi, to kunszt pisarski. Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy. Wisława Szymborska, Kornel Filipowicz. Bardzo polecam. Tu mam książkę Tomasza Jastruna pod tytułem Kolonia karna. Sceny z życia małżeńskiego. Ona. Skąd ta ona? Otóż jest to książka dość dziwna w swojej strukturze, a mianowicie opowiada, zaraz przeczytam, o czym opowiada, w każdym bądź razie to jest proszę bardzo. Najlepiej będzie, jak przeczytam z okładki, bo to jest najlepiej ujęte. Zaczyna się jak każda historia miłosna. Od pasji, erotycznych uniesień, niewyobrażalnej tęsknoty za drugą osobą, obawy, czy partner tak samo kocha, czy równie mu zależy. Po namiętności przychodzi pora na bliskość i intymność ciał i dusz. Potem ciepło ustępuje rutynie i przeradza się w niechęć. No, panie Jastru, niektórym się przeradza, niektórym się nie przeradza. Czytamy dalej. Wszystkie dawne przyzwyczajenia, śmiesznostki partnera, sam się przykre, nieznośne i irytujące. Jak to możliwe, że on tak bardzo się zmienił? Jak to możliwe, że ona tak myśli, że mówi te wszystkie rzeczy? Jak to się stało, że to, co kiedyś tak kochaliśmy, stało się nienawistne? I tu jest, cały widz polega na tym, że książka ta od tej strony jest pisana przez nią, czyli to przechodzenie, ten rozpad tego małżeństwa, tej miłości, jest pisany przez nią do połowy książki, a potem wszystko już jest do góry nogami, ponieważ musimy przegręcić książkę i tu już jest on. I tu jest to wszystko opisane z jego strony. A tu jest Tomasz Jastrzębski. Także bardzo walentynkowa historia, wiadomo. Chociaż to jest taka właściwie ostrzeżenie, co się dzieje, kiedy ten walentynkowy czar przestaje działać. No, że dzieją się rzeczy co najmniej przykre, słuchajcie. To jest też napisane przez fachowca, także jeśli chodzi o kunszt słowa, układania zdań i metafor. Także bardzo polecam tę książkę, przepraszam. I dodatkową jeszcze atrakcją jest właśnie ta podwójna konstrukcja, czyli patrzenie na te same sprawy z dwóch punktów widzenia. Tomasz Jastrun, Kolonia karna. I słuchajcie, jeszcze mam dla was dwie takie książki, tym razem z tej części historycznej, chociaż nie mam ich przy sobie fizycznie, postaram się je wkleić. Natomiast uważam, że warte są wspomnienia. Jedna książka jest Johanna Brouwera. To jest książka, to jest biografia jednej z królowych hiszpańskich, żyjących
no, na przełomie XV i XVI wieku, napisana przez holenderskiego hispanologa, który urodzony w 1898, został rozstrzelany przez Niemców w 1943 roku. Nie wiem dlaczego, ale nie znalazłem dlaczego, ale to była Holandia, Żydem nie był, w związku z czym musiał, skoro był rozstrzelany, jako zakładnik też prawdopodobnie był rozstrzelany, ponieważ Niemcy chyba nie stosowali tego typu metod, jeśli chodzi o okupację Holandii, więc najprawdopodobniej był po prostu tak czy inaczej związany z ruchem oporu. Albo być może ukrywał Żydów. Ale nie wiem, w każdym bądź razie znalazłem notatkę, że został aresztowany i rozstrzelany w lipcu 1943 roku. Joanna Szalona to była Joanna I Kastylijska, to była królowa Hiszpanii, córka Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego. To było z kolei małżeństwo, które zjednoczyło Hiszpanię. Kastylia zjednoczyła się z Aragonią i no, były takie historyczne znaczenia tego ślubu, a mianowicie po pierwsze zjednoczenie największych krain hiszpańskich, a po drugie to dało szlachcie, dało państwu hiszpańskiemu dość siły do pokonania i wypędzenia Maurów, muzułmanów z Hiszpanii, co nastąpiło w 1492 roku. I właśnie Izabela, to są ci sami, którzy Kolumba wysłali zresztą, to małżeństwo. Izabela i Ferdynand mieli właśnie córkę Joannę, która z kolei urodzona w 79 roku i ona w 1479 roku ona wyszła za mąż za Filipa Pięknego Habsburga, który był rok starszy od niej. Ona go bardzo pokochała, z tym, że ona była trochę niezrównoważona psychicznie, miała bardzo wątłą tą psychiczną konstrukcję. I tak się stało, była w każdym razie zakochana w tym mężu. No widać, Filip Piękny miał taki, miał przydomek piękny nie bez powodu, ale on zmarł w 1506 roku, dość gwałtownie zachorował i zmarł. I to rozchybotało ją zupełnie, tą Joannę. Właśnie stąd wzięła to, co ona później robiła, to właśnie zarobiło na jej przydomek Szalona. A mianowicie ona nie przyjęła do wiadomości śmierci męża, nie pozwoliła go pochować. No, rozmawiała z nim, kazała go ubierać, kazała go rozbierać. W końcu zgodziła się na pochówek, ponieważ przekonano ją, że jeśli jak się pochowa męża, to przyspieszy jego zmartwychwstanie, ale postanowiła go pochować za Madrytem w Tordesillas, więc jechała, to był odległy klasztor, jechała w to miejsce tylko nocą, ponieważ uważała, że żona w żałobie nie może oglądać światła dziennego. No to w Hiszpanii sobie horrory opowiadano o tych pochodach. Później wróciła, rozmyśliła się, wróciła do Madrytu, później się znowu rozmyśliła, w końcu pojechała, dotarła do tego klasztoru, klasztor Klarysek w Tordesillas, taka miejscowość, w którym podpisano sławny traktat w Tordesillas w 1494 roku, który ciachnął południkowo Amerykę Południową, zostawiając po wschodniej stronie posiadłości portugalskie, a wszystko co na wschód od tej linii miało być portugalskie, wszystko co na zachód hiszpańskie. I tam zostawiono to ciało, właśnie pochowano w klasztorze Klarysek, ponieważ tam ona też miała pałac w Tordesillas i widziała ten klasztor ze swoich okien. Prawdopodobnie gdyby pędziła życie spokojne, bez żadnych wstrząsów, to ta jej choroba no może by złagodniała, może by znikła, ale niestety wstrząs śmierci męża był zbyt wielki dla niej, także to ją rozchwiało zupełnie. Mąż zmarł w 1506 roku, ona zmarła w 1555 roku, czyli prawie 50 lat po śmierci męża. Na jej życzenie została obok męża pochowana w tym Tordesillas, a potem przeniesiono ciała obu małżonków do katedry
w Grenadzie. Bardzo smutna to jest książka. Książka jest wydana w tej serii marmurkowej. To jest gwarancja dobrej jakości historycznej. Czyta się to też dobrze, ale tego się nie czyta, to się czyta smutno. No wiadomo, bo historia jest historia tej miłości, to szalonej miłości, ale moim zdaniem, chociaż ona była szalona aż do takiej formy makabrycznej, to mimo wszystko to była jednak miłość prawdziwa. Bo ona w ogóle już świat, dla niej świat po prostu umarł razem ze śmiercią męża. A tak jak mówię, zmarła w 50 lat po nim. Także polecam wam tę książkę, ale tak jak mówię, wesoła lektura to nie jest. I ostatnia książka, na którą chciałem was namówić, żebyście spojrzeli na nią pod kątem walentynkowym, to jest pewnie przez większość was przeczytane Krzyżowcy Zofii Kossak. A mianowicie tam są dwa motywy miłosne, walentynkowe. Jeden to jest tej miłości Ingrama i Ofki, czyli tego najmłodszego z rodu głowaczów, rycerza, brata, który się wybrał do Ziemi Świętej, i Ofki, jego żony. A drugi motyw jest dużo bardziej interesujący. Drugi motyw miłosny to jest między Anną Komneną, czyli córką cesarza Aleksego Komnena, i Bemundem z rodu Hauteville. O co tu chodzi? A jak wiadomo, na prośbę Aleksego Komnena o pomoc w Europie Zachodniej, odzew na tą prośbę przerósł wszelkie oczekiwania i jego, i w ogóle wszystkich. A mianowicie on wysłał pisma do Europy właśnie, że Bizancjum potrzebuje pomocy w walce z niewiernymi. I odzew był taki, że kilkadziesiąt tysięcy zbrojnych, i to pod dowództwem największych feudałów europejskich, i wyruszono na krucjatę, żeby odbić grób święty. I to wszystko stanęło pod Konstantynopolem. Aleksy był przerażony. Aleksy Komnen to był jeden z najlepszych polityków tej epoki. To był cesarz bizantyjski. I bał się, że po prostu, że taka siła krzyżowców, czyli barbarzyńców, jak to Bizantyjczycy uważali Europę Zachodnią, zagrozi samemu Bizancjum. W związku z czym, a krzyżowcy podeszli pod Bizancjum, no i teraz musieli się przeprawić, a nie mieli środków przeprawowych. I cesarz obiecał im środki przeprawowe, ale pod warunkiem, że złożą przysięgę na wierność jemu i przysięgną, że te ziemie, które zdobędą, przekażą Bizancjum. To się nie podobało krzyżowcom, ale czas naglił. Zaczęły się kłopoty organizacyjne. Niektórzy z nich, na przykład Tancred z rodu Hauteville, bo tam był w ogóle dowódcami wyprawy, tak jak mówiłem, byli najwięksi feudołowie Europy. Tam było rycerstwo z Lotaryngii pod Gottfriedem de Bouillon i jego bratem Baldwinem. Tam było rycerstwo Tuluzy, hrabstwa Tuluzy pod Raymondem de Saint-Gilles. No, niech właśnie zmieni nazwa hrabstwo, bo to było jedna z największych i najbardziej bogatych krain w Europie Zachodniej, na południu Francji. Dalej Normanowie, rycerstwo Flandrii było pod Robertem II, flandryjskim. No i Normanowie. Jeden kontyngent Normanów to był pod Robertem Krótkoudym. To ci byli z Normandii, Krótkoudy to był syn Wilhelma Zdobywcy, a drudzy to byli pod dowództwem Bemunda z rodu Hauteville, jego bratanka Tancreda, to byli Normanowie z południowych Włoch i Sycylii. I ci najbardziej przerazili Bizantyjczyków i Aleksego Komnena, ponieważ Bemund to był syn Roberta Giscarda, który ni mniej, ni więcej, tylko dekadę wcześniej zagroził po prostu samemu Bizancjum. Oblek Bizancjum, zdobył Durazzo w Albanii, które należało do Bizancjum, i wyprawił się i przeszedł Bałkany i stanął pod murami Bizancjum. Właściwie od zdobycia, tyle było od zdobycia, a od splądrowania Bizancjum uratował go geniusz, miasto uratował geniusz właśnie cesarza Aleksego, który zawarł
przymierze z cesarzem, z Henrykiem IV, cesarzem niemieckim, który zagroził papiestwu. Papież wezwał Giscarda z powrotem do obrony Rzymu. No, Giscard obronił Rzym, w czasie negocjacji jego Normanowie stracili cierpliwość i splądrowali miasto. To Sacco di Roma, 1084 rok. Także nic dziwnego, że Aleksy, nie chcę powiedzieć, robił w portki, jeśli chodzi o cesarza, ale coś w tym jest. Kiedy był Bemont na czele 60 tysięcy Normanów stanął pod murami miasta. No, w końcu się zgodzono na tą przeprawę. Złożono przysięgę i cesarz wyprawił wielką ucztę dla feudałów, dla krzyżowców. I na tej uczcie była obecna właśnie Anna Komnena, córka. Ona wtedy miała 11 lat, ona się urodziła w 1083 roku. Ta uczta była, przepraszam, 13, w 1996 roku, ona miała 13 lat. I słuchajcie, ona była na tej uczcie, widziała tych krzyżowców. No, oni się później tam wyprawili dalej. Perypetie są znane, tam bitwa pod Doryleum, zdobycie Antiochii, zdobycie Jerozolimy, to wszystko, tam powstanie księstw, hrabstwo Edessy i tak dalej, księstwa Antiochii. W każdym bądź razie sprawy potoczyły się swoim trybem. W 1118 roku zmarł cesarz Aleksy, natomiast Anna Komnena w 1137 roku na skutek intryg politycznych, bo ona tam też powalczyła trochę o władzę, ale nie wyszło, została zamknięta w klasztorze i w 1137 roku podjęła dzieło męża, już wtedy jako dorosła osoba, tak zwaną Aleksiadę. To jest kronika panowania jej ojca 1183-1118. Ona była w ojcu, ona czciła ojca, także to jest bardzo dobre źródło historyczne do epoki, ale oczywiście podlegające krytyce naukowej, bo rzadko kiedy jest obiektywne, ale bardzo dużo faktów tam jednak jest podanych. I słuchajcie, między innymi ona opisała w tej Aleksiadzie właśnie tę ucztę. Ja wam przeczytam, co ona pisze o Bemundzie. W tej Aleksiadzie. O Bemundzie można powiedzieć krótko. Nie było doń podobnego w całym cesarstwie rzymskim ani barbarzyńcy, ani Hellena. Jego widok wzbudzał podziw, rozgłos o nim wprawiał w strach. By szczegółowo opisać wygląd barbarzyńcy, odznaczał się on tak wysokim wzrostem, że górował nad najwyższymi mężczyznami prawie o łokieć. W pasie był szczupły, w biodrach i barkach szeroki. Pierś miał rozwiniętą, ramiona silne. Cała budowa ciała nie była ani za chuda, ani za otyła, oznaczająca się doskonałymi proporcjami. Zostałaby także wyrzeźbiona według kanonów Polikleta. Ręce miał mocne, silny chód, jędrną szyję i dobrze zbudowane plecy. Skórę na całym ciele miał mleczno-białą, jedynie biel twarzy zabarwiała się rumieńcem. Włosy zachowywały kolor jasny, nie spadały jak u innych barbarzyńców aż na barki. Niebieskie oczy Bemunda wyrażały jednocześnie odwagę i dostojeństwo. Natura obdarzyła go nozdrzami, przez które swobodnie przechodziło powietrze wydobywające się z serca z wrzeniem. Słuchajcie, to pisze kobieta ponad 60-letnia o mężczyźnie, którego widziała raz w życiu 50 lat wcześniej na uczcie u ojca. Mówi to samo za siebie. Raz w życiu go tylko widziała, ile to mogło trwać, godzinę, dwie, i ten opis zachowała. Obraz, w swojej pamięci oczywiście ten obraz. Ona go tak widziała po 50 latach. Słuchajcie, czy oni oczywiście się nigdy nie spotkali. Bemund w 1111 zginął. No, gdzieś tam. Już nie pamiętam, czy on zginął na Bliskim Wschodzie, czy w Italii. Oni się już nigdy nie spotkali i ona wyszła, ona została wydana za, ona była porfirogenetka tak zwana, czyli urodzona w komnacie purpurowej, czyli to znaczy w pałacu w Konstantynopolu, czyli z rodziny panującej była. I tak jak mówię, intrygi polityczne nie wyszły, została zamknięta w klasztorze i zajęła się właśnie kronikopisarstwem.
Z tym, że mówię, czy jak kobieta po 50 latach opisuje tak mężczyznę, którego widziała, a nie miała przecież jego zdjęć, nie miała żadnego filmu, niczego, po prostu jedyny obraz to miała w pamięci. Przez 50 lat go przechowywała, żeby go później przelać na karty kroniki. Czy to jest historia zasługująca na wspomnienie, żeby przy okazji Dnia Zakochanych, no to sami ocencie, bo według mnie jak najbardziej. I jeszcze jedną tylko sprawę chciałem poruszyć, a mianowicie, słuchajcie, chciałem Wam wszystkim bardzo podziękować. Niedawno stuknęły mi 600 subskrypcji. Bardzo, bardzo Wam za nie dziękuję. Słuchajcie, to jest takie paliwo do robienia następnych filmów, że lepszego nie trzeba. Ja ten kanał zacząłem na początku marca, także kiedy będzie rocznica, to postaram się zrobić, bo tam już były prośby o Q&A. Tak myślę, że zrobimy to w ten sposób, że poproszę Was, żebyście pod komentarzami do poszczególnych filmików, jak na przykład jest komentarz, to na samym końcu komentarza można napisać Q&A, dwukropek i pytanie. Albo w ogóle bez komentarza, tylko Q&A, pytania. Żeby to Q&A było, to ja wtedy to wszystko spiszę i jeżeli tego będzie się okaże, że jest jakieś zainteresowanie, to z pewnością odpowiem. No nie mówię, że na wszystkie pytania odpowiem, ale na pewno na te, które odpowiem, to odpowiem zgodnie z prawdą. Także jeszcze raz Wam bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za subskrypcję i za tą całą oglądalność. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za cierpliwość, jak zwykle, i polecam się na przyszłość. Do następnych spotkań. Cześć.